Dziękuję bardzo. To było 5 pytań od nas. Jasne, że one nie wyczerpują tego wszystkiego, co kandydaci pewnie chcieliby tutaj powiedzieć i przedstawić. Natomiast myślę, że to rysuje taki pewien obraz i każdy dzięki tym wypowiedziom może zapoznać się dalej z programem. I do tego zachęcam. Zachęcam przede wszystkim dlatego, żebyśmy byli wyborcami świadomymi, wybierając przede wszystkim kierowali się nie tylko tym, co się nam mówi fajnego, co chcemy usłyszeć, ale tym, co jest możliwe do zrealizowania, bo o tym bardzo często wszyscy zapominamy. Obietnica to jedno, a czy ona się mieści w przepisach i czy jesteśmy w stanie ją zrealizować, to zupełnie już inna historia. Teraz jest czas na pytania od publiczności, więc ja będę podchodzić z mikrofonem i proszę konkretnie mówić, do kogo jest pytanie, dobrze? Ja tu stanę, żeby było widać. Dzień dobry Państwu. Piotr Głuchowski, Cieszyński Klub i Szkoła Narciarska Skręty. O turystyce Państwo nie mówiliście nic. Pani chyba, pani doktor mówiła trochę więcej. A myśmy są w górach. Jako długoletni narciarz mam też znajomych w Gdańsku i oni się pytają, jak mnie nie znali, skąd ty jesteś, Cieszyna? O, to wy tam macie narciarstwo. I turystyka, dzięki turystyce Ustroń 5 milionów z Szantorii ma co roku. To mówiłem panu burmistrzowi już 2 lata temu, ale to nie dochodzi. Wisła tak dalej. Turystykę można w Cieszynie również zrobić. Tak jak któraś z pań powiedziała, że parking w Austrii, gdzie teraz jadę, czy Szwajcarii, do miasta się nie wjeżdża. Samochody są gdzieś poza miastem i to można by w Cieszynie zrobić, a autobusy tam jeżdżą. Takie koło góry Matterhorn jest miasto Szwajcarii, moment, gdzie jest najzdrowsze powietrze, oni mówią, na świecie. U nas smog tak samo jest. Pytanie jest takie, jak Państwo możecie zrobić z turystyką i ze sportem, bo sport leży. Jeśli był MOSiR, to było dużo funduszy, a teraz z każdym rokiem jest coraz mniej. Wydział sportu siedzi, ci młodzi mają chyba nakazane, żeby robić, pisać na maszynie, a nie zrobić jakieś imprezy albo pomóc. Dla Cieszyna jedyny cud sportowy to jest bieg Parkrun. Jak Państwo możecie pomóc, żeby ten Parkrun się rozwijał? A do kogo jest to pytanie? No może do pana burmistrza, ale w zasadzie Szanowni Państwo, Parkrun się rozwija między innymi. Gmina Cieszyn zdobyła w minionym tygodniu bodajże pierwsze miejsce we współznawodnictwie gmin powiatu cieszyńskiego. Mogę kilka w takim razie faktycznie informacji tutaj delikatnie starać się sprostować. Pieniądze na kluby sportowe są większe, o około 100-200 tysięcy, tak to wygląda. Aczkolwiek jest problem, bo jednocześnie przybyło nam sekcji. Aktualnie mamy około 30 sekcji sportowych, no i to jest swego rodzaju dylemat. Komu to dać? Czy też zadałbym pytanie, jeżeli dać te obiekty któremuś z klubów sportowych, to proszę powiedzcie Państwo, któremu, tak? Bo teoretycznie łatwo jest powiedzieć dajmy, ale któremu z 30 dać te obiekty sportowe? I jeszcze w związku z tym pozyskiwaniem środków, pozwolę sobie na to do tego odnieść, bo zajęliśmy rok temu, bodajże może 2 lata temu, 4. miejsce w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na około 900 gmin. W tej chwili nie pamiętam dokładnie tej zasady. A więc na pewno w dziedzinie sportu się dzieje. W moim przekonaniu powinniśmy inwestować w infrastrukturę sportową, bo ona służy zarówno klubom sportowym, zarówno szkołom, jak i wszystkim niezorganizowanym. I to jest dla mnie najlepsza inwestycja w sport, natomiast pozostałe zasady trzeba ustabilizować i wskazać. Miałem taką rozmowę z jednym z trenerów. Przychodzi i mówi, a temu przyznaliście tyle, temu przyznaliście tyle. A ja mówię, a skąd pan to wie? No z tych współczynników. A mówię, to teraz pan to wie, ale 3 lata temu by pan tego nie umiał powiedzieć, bo pan by dostał tylko informację, ten klub dostał tyle, ten klub dostał tyle. Nie umiałby pan niczego zakwestionować. Dzisiaj my jesteśmy po raz pierwszy otwarci na to, że rzeczywiście trenerzy, działacze sportowi widzą, na jakich zasadach dostają pieniądze, a nie, że dyrektorowi albo burmistrzowi ten klub się podoba bardziej, ten mniej. Dzisiaj to są zasady przejrzyste i ja osobiście jestem dumny z tego, żeśmy do tego doprowadzili, chociaż być może
te zasady należałoby jeszcze modyfikować. Dziękuję. Można uzupełnienie.